Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing 10 saszetek T-Mobile Extra Classa z zeszłego sezonu. Przy okazji troszeczkę sobie tam pospominamy, poomawiamy, zrobimy taką małą analizkę. Saszetki, jak dobrze wiecie, kiedyś kosztowały 3,90, w tej chwili można je kupić za jakąś złotówkę, powiedzmy nawet taniej. Kolekcja Panini wyszła świeżo po euro, czyli wyszła w 2012 roku, mniej więcej w październiku. Moja przygoda z tą kolekcją rozłożyła się na dwa etapy. W pierwszym etapie kupowałem saszetki, starałem się zebrać jak najszybciej kolekcję. W drugim etapie z kolei kupiłem jednorazowo 1000 saszetek, za które dałem naprawdę grosze i wtedy w zasadzie wszystko się wyjaśniło. Można było zebrać w tej kolekcji 280 kart. Karty były troszeczkę ubogie moim zdaniem. Było 220 kart podstawowych, w tym gwiazd. Było 24 ulubieńców fanów, 16 bramkarzy i 20 mistrzów. Karty mistrzów to były takie najbardziej popularne karty. Ja może zanim zacznę otwierać, pokażę Wam, jak to wyglądało mniej więcej. Takie karty w ciągu dwóch tygodni, jak pojawiła się edycja, no, osiągały zawrotne ceny nawet do 20 zł za sztukę. Panini wypuściło też karty limitowane, między innymi dobra, zaczynamy otwierać. Między innymi można było je dostać, wysyłając saszetki, puste saszetki do siedziby firmy w Polsce. Co ciekawe, karty były proste, ale bardzo czytelne, bardzo fajne napisy, takie przejrzyste. Tył był zwykły, tradycyjny, klasyczny. Nie było żadnych kodów, nie było nic. Tutaj trafiamy akurat gwiazdę. To były takie najczęściej trafialne karty. Teoretycznie specjalne, bo jak wiecie, zawsze toczyliśmy burzliwe rozmowy, czy gwiazdy to też są karty bazowe, czy już specjalne. I zobaczcie, trafiamy bramkarza. Bramkarze w tych czasach kosztowały, karty z bramkarzami w tych czasach kosztowały mniej więcej 4-5 zł. Tak samo było z ulubieńcami fanów. Zobaczcie, mamy i bramkarza, i gwiazdę. Co ciekawe, Panini wypuściło kilka takich edycji w różnych krajach, więc grafika była zbliżona do tej, natomiast karty oczywiście różniły się zawodnikami, postaciami. Także tak to mniej więcej wyglądało. Mamy w tej chwili Cezarego Wilka z Krakowi, ulubieńca fanów na przykład. W tej chwili ta kolekcja nie stanowi jakiejś dużej wartości. Myślę, że każdy, kto chce, może ją swobodnie uzupełnić. Między innymi dlatego, że tak zwana młodzież, jak ja to mówię, w tej chwili pozbywa się tych kart i próbuje zbierać nowe edycje. Są to potocznie przez nas nazywani sezonowcy, czyli coś zbiera, wychodzi coś nowego, tamto odpuszcza, wydaje, pozbywa się, co powoduje, że karty też na ogólnym rynku tracą na wartości i taki sezonowiec zbiera nową, następną kolekcję. Tak to wygląda. Czy trafimy jakiegoś mistrza? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Mam sporo kompletów tych kart. Pamiętam takie najciekawsze przygody z tą serią. Były wtedy, kiedy zaczynałem nagrywać i to było mniej więcej przed wakacjami w zeszłym roku, może w wakacje, jak szukaliśmy Wawrzyniaka, nie wiem, czy pamiętacie taką serię u mnie na kanale. Później też składaliśmy chyba zawodników Lecha Poznań, o ile dobrze pamiętam, bo no nie ukrywam, że Lech Poznań i Legia Warszawa to były takie dwa najbardziej poszukiwane kluby z tej edycji. Bardzo fajnie można było się tym wymieniać. Także fajnie. Kolekcja na początku szybko wystartowała, natomiast później był problem, bo po jakimś miesiącu od jej ukazania się pojawiła się Champions League. I Champions League spowodowała to, że ta kolekcja została troszeczkę przygaszona. Cały czas pamiętaliśmy euro, które strasznie napędziło Panini rynek w Polsce. Panini dzięki temu pozyskało dużo nowych kolekcjonerów. Ale tak jak mówię, to przeszło tak jakby troszeczkę bokiem. Gwiazdy odkładamy normalnie. To przeszło bokiem, a wszyscy skupili się na Champions, które też niebawem przeanalizujemy. O, zobaczcie, w niektórych saszetkach były jeszcze takie reguły gry. Wodecki, Marcin Wodecki, Arkadiusz Piech z Ruchu Chorzów,
Parejko, Straka, Cohen i Klepczyński. Zobaczcie, nie trafimy chyba żadnego mistrza. Całe szczęście, że mam ich całe na ręce i nie jest to jakieś takie bardzo, bardzo potrzebne. No już raczej nie będzie. Kosecki, Jakub Kosecki jeszcze na zwykłej karcie wtedy. Jakub Kowalski i jeszcze na koniec. W każdym razie nie trafiliśmy żadnego mistrza, ale mamy ich trochę, także to nie jest oczywiście wszystko. Mamy też te karty w albumie. Dziękuję za oglądanie tego unboxingu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam troszeczkę przybliżyłem Wam troszeczkę tą edycję, przypomniałem ją. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, szalony kolekcjoner, cześć.